Niepewność firma i przedsiębiorczość to w zasadzie trzy takie zagadnienia, o których moglibyśmy zrobić osobno wykład. Jeden wykład o niepewności, tym czym jest niepewność, drugi wykład o tym czym jest przedsiębiorczość, a trzeci o tym czym jest firma, bo w zasadzie jeśli chcielibyśmy klockowo uporządkować te trzy zagadnienia, to powinniśmy najpierw wyjść od kwestii niepewności jako pewnej powszechnej cechy świata wokół nas, potem przejść do zagadnienia przedsiębiorczości, czyli pewnego sposobu radzenia sobie z niepewnością i jednocześnie, o czym warto pamiętać, generowania kolejnych poziomów niepewności, ale w trochę innych obszarach. No i by wreszcie skończyć na tej trzeciej rzeczy, którą jest firma, jako organizacja, która stanowi taką materialną trochę manifestację przedsiębiorczości, konkretnie osądu przedsiębiorczego. Jest zresztą tu książka teraz niedawno wydana przez Instytut Misesa, Kleina i Fossa pod tytułem trudnym do zapamiętania, jak widać. O właśnie, organizowanie działania przedsiębiorczego, dziękuję właśnie. I to jest w istocie książka o tym przeskoku z klocka drugiego na trzeci, czyli z przedsiębiorczości na firmę. W ogóle tytuł mógłby być ułożony niepewność, przedsiębiorczość i firma, ale zdaje się, że jakaś rytmika nakazuje, żeby firma była w środku, mimo że merytorycznie powinna być trzecia w kolejności. Wyjdźmy sobie może od czegoś takiego, od może troszeczkę od takiej praktycznej rzeczy, a później do bardziej teoretycznych. Taki inwestor kojarzony z Doliną Krzemową, Bill Gross, przeprowadził kiedyś badania dotyczące startupów. Zadał takie pytanie, co przesądza o sukcesie startupu? I analizował tam kilkadziesiąt czy kilkaset przypadków firm, typowych startupów, czyli tworzonych praktycznie od zera po to, żeby w jakiś sposób zakontestować, podważyć obecnie obowiązujące sposoby zaspokajania potrzeb konsumentów. I scharakteryzował pięć cech, wyróżnił pięć cech startupu, co do których prowadzą pewną ocenę wagi tego, żeby ocenić wagę, jak znaczącą miała ta dana cecha dla ewentualnego sukcesu. I wyszło mu coś takiego. Wyszło mu, że z tych pięciu czynników to mamy timing, czyli no nie ma takiego słowa po polsku, niby wyczucie czasu, ale wyczucie czasu to jednak jest takie coś psychologicznego, tak? Natomiast timing to jest takie pojęcie bardziej praksologiczne. Timing, czyli wyczucie czasu w działaniu, tak? Team execution, czyli zespół, drużyna, tak, z którą zaczynamy coś realizować w startupie. Następnie idea, pomysł na to, co zmienić. Potem model biznesowy, a następnie finanse. I to zresztą ciekawy dosyć wynik, bo okazuje się, że finanse mają marginalne znaczenie dla sukcesu startupu. Znaczy dużo mniejsze niż mogłoby się wydawać. Jakieś tam mają, ale w sumie to nie jest tak istotne, jakie jest źródło finansowania. Model biznesowy, no również na czwartym miejscu w 24% przypadków rzeczywiście miało to znaczenie, co trochę rzuca światło na problem skuteczności tak zwanych biznesplanów. Bo biznesplany są takie rzeczy, które się pisze, żeby złożyć podanie o finansowanie do banku, żeby uzyskać kredyt, tak? No i w tym biznesplanie najczęściej, znaczy teraz już się to zmienia w ostatnich latach, ale bardzo często właśnie patrzono na powiedzmy tę stronę biznesplanu, która jest blisko powiązana z tymi dwoma rzeczami, czyli jak gdyby z ideą i z modelem biznesowym, a bardziej jeszcze z modelem biznesowym, rzeczą, która w sumie jest mniej znacząca niż te pierwsze dwa czynniki, czyli wyczucie czasu, właściwy moment, a po drugie zespół, z którym się pracuje. Różny sposób można to oceniać, ale taki powiedzmy human capital, tak? Czyli ludzki kapitał, który pozwala dany cel realizować. I timing jest czynnikiem kluczowym i to Gross szczególnie zauważył na przykładzie różnych biznesów, które odniosły sukces, robiąc, przepraszam, podobną rzecz, którą robiły kilka lat wcześniej inne firmy. Czasami my sobie budujemy taki model przedsiębiorcy, który jak gdyby właśnie odkrywa ideę, wymyśla coś nowego i okazuje się, że to staje się przełomowe, potem staje się oczywiste, że ktoś, kto stworzył taką ideę, tak robimy taką racjonalizację ex post. Czy do sukcesu musiało dojść? No, widocznie musiało, skoro doszło.
Tak, to jest takie kryterium po prostu, historia pisze zwycięzców, zwycięzcy piszą historię. Natomiast niejednokrotnie jest tak, że kiedy analizujemy sukcesy jakichś firm, to okazuje się, że przed nimi były podobne firmy, ale na przykład za szybko próbowały coś zmienić, za szybko próbowały w coś wprowadzić. Tak więc głównie zawodziły na polu tym timingu, który wydaje się najistotniejszy w 42% przypadków. No ale gdy mówimy o czasie, o timingu, to właśnie nieodłącznie zaczynamy wchodzić w kwestię niepewności, kwestię czasu i niepewności. I w tym teoretycznym ujęciu moglibyśmy wprowadzić takie twarde, ostre rozróżnienie między niepewnością a ryzykiem. To są często terminy stosowane zamiennie, mówimy ryzyko, mówimy niepewność, mamy na myśli niepewność, mówimy czasem ryzyko, że ryzykujemy, zresztą czasownik ryzykujemy, prawda? Niech ktoś spróbuje wymyślić czasownik do rzeczownika niepewność. Niepewnościujemy, tak, no można, tak, ale nie mamy osobnego, a przydałby się osobny czasownik, bo niepewnościowanie jest czymś innym niż ryzykowanie. A mimo to, kiedy mówimy o wchodzeniu w jakieś rejony niepewne, to mówimy, że ryzykujemy. Jakie jest to ostre rozróżnienie? Zdaje się, że w ramach czytanki do naszego tego kursu dołączony został fragment ludzkiego działania, gdzie jest wprowadzone to rozróżnienie, twarde, ostre rozróżnienie na ryzyko i na niepewność, które się wiąże z pojęciami prawdopodobieństwa klas i prawdopodobieństwa zdarzeń jednostkowych. I ryzyko to jest prawdopodobieństwo klas, które wprowadzamy w oparciu o stworzenie jakiejś puli, jakiegoś zbioru homogenicznych zdarzeń, które są do siebie pod jakimś względem podobne, co do których nie przeprowadzamy dokładnej, skrupulatnej, indywidualistycznej analizy na tyle głębokiej, by te rzeczy od siebie podróżniać. To tak trochę brzmi może nazbyt kwieciście, ale posługując się prostym przykładem, rzutu kostką na przykład, tak? Rzuty kostką mają to do siebie, że no, po prostu wykonywane są w podobny, powtarzalny sposób, są w jakimś sensie homogeniczne. Jest to ta sama kostka. Na ściankach kostek mamy liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 i na bazie tego możemy stworzyć ryzyko. Możemy zmierzyć prawdopodobieństwo klas, prawdopodobieństwo zdarzeń. I jak to się odnosi do tego, co powiedziałem? Ten każdy rzut, co o nim wiemy? Wiemy o nim, że on jest częścią tejże klasy rzutów kostką. Gdybyśmy zaczęli dokładniej analizować to, co tam się dzieje, na przykład, że ja potrafię oszukiwać, jakoś sprytnie ręką rzucać, albo na przykład możemy zmierzyć dokładnie siłę, jaką wykorzystuję, zmierzyć opór, popatrzeć, jaka jest powierzchnia. Gdybyśmy jak gdyby zaczęli się zagłębiać, to mogłoby się okazać, że to z tego prawdopodobieństwa można zrezygnować, bo o każdym indywidualnym wydarzeniu moglibyśmy zebrać dostatecznie dużo cech charakterystycznych indywidualnych, które by sprawiły, że analiza powinna być rzędu case study każdego osobnego rzutu. W praktyce, kiedy nie możemy to zrobić, no to możemy albo powiedzieć, że nic nie wiemy o tych rzutach, albo możemy na przykład próbować je grupować właśnie w klasy i wprowadzić coś takiego jak prawdopodobieństwo klas. I to jest w istocie zabieg mający na celu wprowadzenie ryzyka jako czegoś mierzalnego. Natomiast niepewność to jest inna kategoria. Niepewność odnosi się właśnie do zdarzeń, które są zindywidualizowane, które są unikalne, unikatowe, niepowtarzalne i w ich przypadku nie da się przeprowadzić takiego rachunku prawdopodobieństwa klas. Można przeprowadzić rachunek, można wprowadzić pojęcie, którym tam Mises się posługuje, prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych, czyli zamiast class probability jest case probability, czyli jest po prostu konkretne zdarzenie, jakaś szansa, że ono wystąpi. I co jest jego charakterystyczną cechą jest to, że nie da się go łatwo zagrupować do kategorii innych klas, do jakiejkolwiek klasy zdarzeń, bo to jest tak nowatorskie i wyjątkowe zdarzenie. I teraz tutaj trochę się pojawia taki haczyk, bo kiedy my posługujemy się pojęciem ryzyka i na przykład mówimy, że na coś jest szansa 50% albo na coś szansa jest 30%, to często my mamy na myśli nasze subiektywne prawdopodobieństwo. To jest, co się nazywa w literaturze subiektywnym prawdopodobieństwem. Mamy odczucie, że kiedy powiemy, prawda, no jaka jest szansa, że ja dzisiaj wyjdę wieczorem? No gdzieś tak powiedzmy 15%. To co to właściwie oznacza? To jak gdyby oznacza pewne subiektywne odczucie, że wydaje mi się, że raczej to nie nastąpi. Natomiast w sensie takim konkretnego, mierzalnego ryzyka w zasadzie nie można tego zastosować, takiego rachunku do tego zdarzenia, bo to zdarzenie jest czymś specyficznym. A może można? To jest kwestia dyskusyjna, ale na pewno istnieje koncepcyjne rozróżnienie między niepewność a ryzyko.
Niepewność oznacza, czyli moglibyśmy powiedzieć, że niepewność oznacza w zasadzie niemierzalne ryzyko, to co nazywamy ryzykiem, że wchodzimy w obszar nie do końca zbadany. W działalności przedsiębiorczej, która nie jest rutynowa, która nie jest powtarzalna, która polega na wprowadzeniu i testowaniu nowych rozwiązań, dotychczas niesprawdzonych, poruszamy się po obszarze niepewności, czyli po czymś niezbadanym, nieprzeanalizowanym dotychczas, zagadkowym. Gdy na przykład wprowadzamy jakiś nowy produkt, pomyślimy o tych najważniejszych takich zmianach technologicznych, samochód, telefon, internet, takie rzeczy, które zmieniają nasze codzienne życie, no to jak gdyby wcześniejsze ryzyko mówiące o tym, czy dane urządzenie, czy dany wynalazek, dany produkt będzie zaadoptowane i przyjęte przez społeczność, ta kwestia nie jest do rozstrzygnięcia prostym rachunkiem ryzyka, dlatego że mówimy o zdarzeniach, które jeszcze się nie zdarzyły, jeszcze nie wystąpiły i one są w jakiś sposób no, unikalne, unikatowe, wyjątkowe. W związku z tym to, czy one rzeczywiście nastąpią, czy nie, nie jest łatwo podatne na taki rachunek. Upływ czasu wiąże się z czystą niepewnością, to znaczy ten właśnie timing, o którym mówi Gross, jak gdyby w tym jego realnym badaniu dotyczącym startupów, ów timing ma w sobie schowaną koncepcję niepewności. Dlatego nic dziwnego, że timing wyskakuje u niego zaraz w pierwszej kolejności. Czyli to, co tam nauczają Kleinfoss w swojej książce, to co naucza Kirstner i Mises w swoich pracach, to co oni piszą, jak gdyby ukrywa się dokładnie tam w tym praktycznym badaniu, że ta niepewność jest, jak gdyby dokonuje skażenia wszystkich zdarzeń wokół, szczególnie zdarzeń dotyczących wielkich przełomów, startupów, przedsiębiorczości, wprowadzania nowych, radykalnych rozwiązań, które zmieniają istniejące struktury produkcji. No i jak się do tego ma na przykład ekonomia neoklasyczna? Bo czasami się tak mówi w ekonomii neoklasycznej, że w ekonomii neoklasycznej nie uwzględnia się czasu. Ale to nie jest do końca dobre sformułowanie, bo czas można zawsze uwzględnić w jakimś sensie funkcyjnym. Zawsze można zrobić jakąś funkcję od czasu, f od t, że znamy jakąś tam dokładnie funkcję, ona ma różne zmienne, my sobie popatrzymy, jak się zachowuje ta funkcja po czasie. To zawsze można zrobić. Ale jak jeden z takich wybitnych metodologów, Boland, stwierdził i podsumował, to nie jest tak, że w ekonomii neoklasycznej nie uwzględnia się czasu, tylko nie uwzględnia się czasu w sensie takiej radykalnej niepewności, dynamicznej zmiany, takiej, w której coś się jak gdyby wywraca do góry nogami, że funkcja czy jakaś część rzeczywistości wokół nas się dokonuje się jej takie przeobrażenie, którego się wcześniej nie dało w tej funkcji uwzględnić, że następuje coś zupełnie nowego, jakieś totalnie nowe przetasowanie. I tak to w istocie w przypadku ekonomii neoklasycznej najczęściej wygląda, że są te funkcje napisane i jak się rozpatruje kategorię zmiany, to ona jest jak gdyby poddana pod funkcję, ona jest jak gdyby dalej modelowana, tak jakbyśmy o niej wiedzieli więcej niż w rzeczywistości wiemy. No, jest takie słynne sformułowanie w nauce, jeśli nie możesz zmierzyć, to spróbuj zmierzyć mimo wszystko. Także jeśli się nie da dokonać pomiaru, to przynajmniej spróbuj jakoś ten pomiar wprowadzić, co prowadzi w efekcie do tego, że to ścisłe ograniczenie, które ja tutaj zaznaczyłem między niepewnością a ryzykiem, ono się może rozmazywać. Bo to jest trochę tak, że jak przeczytamy w ludzkim działaniu, to możemy odnieść wrażenie, że to są takie kategorie mocno od siebie oddzielone i jak trafimy na jakieś zdarzenia z rzeczywistości, to będzie nam bardzo łatwo dokonać klasyfikacji, kategoryzacji danego zdarzenia albo jako niepewnego w pełni, albo jakiego w pełni ryzykownego. Zresztą to nie jest tak, że to jest jakieś tylko i wyłącznie osiągnięcie Misesa to rozróżnienie, bo to jest znane rozróżnienie w teorii prawdopodobieństwa. Ono się też pojawia de facto w opracowaniach wybitnego matematyka Richarda von Misesa, nieprzypadkowo brata Misesa, który właśnie napisał książkę o probabilistyce i prawdzie. Nie pamiętam dokładnego tytułu, ale to też jest wartościowa książka, która właśnie o tych pomiarach mówi, o tym ryzyku i kwestii tego, jak można i kiedy można je w rzeczywistości mierzyć. No ale dobrze, to wracając do pytania. Mamy na przykład takie zdarzenia jak ubezpieczenia. Czy ubezpieczenia teoretycznie działają dokładnie tak jak to się dzieje z pomiarem ryzyka, czyli no mamy w przypadku rzutu kością 1/6 szansę, że wypadnie dana liczba i to działa w zasadzie tak, że każdy z uczestników, kto nie chce, żeby mu wypadła jedynka, nie chce, żeby mu wypadła dwójka, żeby
znaczy nie zęby, tylko te na kostce, żeby nie wadła jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Każdy płaci jak gdyby jedną szóstą tam plus jakieś zyski, koszty operacyjne dla tego, kto organizuje tą loterię i się ubezpieczamy na wypadek, jakby wypadła ta liczba, której nie chcemy i dostajemy wtedy nagrodę, czyli wynagrodzenie. Tak, tak działa w istocie ubezpieczenie. Podobnie trochę do hazardu, tylko że w hazardzie chcemy wygrać, a w przypadku ubezpieczenia raczej zazwyczaj chcemy przegrać. Tak? Zakład z ubezpieczeniem, się zakładam z ubezpieczeniem, że złamię nogę, to liczę na to, że ten zakład przegram, że nie będę musiał go wygrywać i łamać sobie nogi i otrzymywać wypłaty. Co tak przy okazji jest jednym znaczącą różnicą między hazardem a ubezpieczeniem, bo niektórzy mówią, że hazard to samo ubezpieczenie, to jest to samo co ubezpieczenie. Nie, stosuje te same narzędzia, ale w rzeczywistości służy zupełnie innym celom. Tutaj chcemy wygrać, a tu nie chcemy wygrywać. To znaczy są tacy, którzy ubezpieczają dom i potem go podpalają, tak? Ale to też jak gdyby jest szczególny przypadek, który się też nie kwalifikuje tak naprawdę na wypłatę odszkodowania. No więc przechodząc do sedna. Firmy to robią. Firmy w przypadkach, w których wydawałoby się, że mamy do czynienia w większym stopniu z niepewnością niż z ryzykiem, starają się takie kalkulacje przeprowadzać. Czyli to nie jest tak, że ryzyko dotyczy tylko i wyłącznie rzutu kością, rzutu monetą. Zresztą można dyskutować, czy rzuty kością, rzuty monetą to są takie idealnie ryzyka, czy ktoś rzucający nie może na to jakoś wpływać, na przykład. Tak? Ale weźmy sobie ubezpieczenia komunikacyjne. To jak działa w zasadzie stosowanie ryzyka tam? Na przykład się patrzy na intensywność ruchu przez ostatnie 7 lat, zbiera jakieś statystyki i próbuje się wprowadzać tam kalkulacje właśnie prawdopodobieństwa klas. No ale jak popatrzymy na oferty ubezpieczeniowe, to one są bardzo różne. Jak na przykład firma ubezpieczeniowa może ubezpieczyć głos Whitney Houston? Tak, jak coś takiego się działo. Whitney Houston ubezpieczyła specjalnie swój głos. To była specjalnie wyprofilowana, albo ubezpieczenia są na przykład od przylotu kosmitów na Ziemię też takie się tak, kosmiczne zdarzają. Więc znaczy, to akurat pewnie mniejsza szansa niż ten strata głosu przez Whitney Houston, ale jak właśnie w przypadku Whitney Houston takie ubezpieczenia dokonać? Tak? Znaczy, jakiś aparat matematyczny, czy jakieś szacowanie tego wielkości prawdopodobieństwa no, następuje, żeby dokonać wyceny produktu, ale w rzeczywistości no, jest to trochę takie właśnie subiektywne prawdopodobieństwo, że ono jest tak szacowane trochę. To nie jest autentyczne przeanalizowanie wszystkich światów, w których mamy tysiące Whitney Houston śpiewających i nie wiem, co 990 na przykład, tak, jedna na tysiąc ten głos traci. Tak? To nie jest tak, że rzeczywiście, znaczy koncepcyjnie możemy to sobie wyobrazić, ale w praktyce taki pomiar ryzyka nie następuje. A firmy jednak próbują to robić. Firmy jednak próbują to robić i próbują wprowadzać to do swojej oferty i próbują rzeczy, które wydawałoby się, że są niepewne, jakoś jeszcze modelować, jakoś jednak poddać pod działalność tego pomiaru ryzyka. Co też przypomina mi taką moją rozmowę z jednym takim wybitnym aktuariuszem, bardzo zdolnym. Właśnie rozmawiałem kiedyś o Misesie i tych prawdopodobieństwach. I on właśnie wysunął taką tezę, że to jest wszystko jakaś tam przesada. Ten rozdział na te ryzyko mierzalne, niemierzalne, to ryzyko tak naprawdę można robić, bo istnieje coś takiego jak ryzyko modelu. Nie jest jakiego ryzyko modelu, czyli jak takie ryzyko modelu wygląda? Ono wygląda tak, że mamy właśnie rzuty kością na przykład. Tak? I tam wypada 1, 2, 3, 4, 5, 6, więc mamy prawdopodobieństwa 1 szósta dla każdego, ale przecież może się tak zdarzyć, że no coś z tą kością się stanie. Pęknie, upadnie, stopi się, jak na przykład będzie wystarczająco długo globalne ocieplenie, może się stopi ta kostka, więc coś się dziwnego zacznie dziać, jest jakiś element tam niepewności. No i właśnie ten aktuariusz mi odpowiada, że ale nie, my od tego to nie jest niepewność, my mamy ryzyko modelu od tego. I ryzyko modelu to jest coś takiego, że kostka jest modelem i my sobie wyobrażamy, że mamy na przykład takich kostek 1000, istnieje 1000 światów z taką kostką, i 1 na 1000 tych światów się załamuje, więc mamy ryzyko modelu 0,1%. Tak? Więc może się tak właśnie zdarzyć, że ten model kostek, że kostka jako kostka się wysypuje, że nie mamy stabilnych parametrów. Zresztą Shackle, taki wybitny ekonomista, w sumie chyba post-Keynesowski, trudno go sklasyfikować, on właśnie w pewnym momencie, gdy zajmował się kwestią prawdopodobieństw w ekonomii, zwrócił uwagę, że my kiedy te parametry wprowadzamy prawdopodobieństw, czyli te zdarzenia grupowane w klasy, to musimy pamiętać o tym, że
one jak gdyby zakładają pewną strukturalną stałość parametrów, które właśnie sprawiają, że na przykład kostka jest stała, że rzeczywiście parametry, które utrzymują w ryzach owe prawdopodobieństwo, no bo kostka jest 1/6 szansa, że jeżeli jest to kostka tak zwana idealna i rzucający nie oszukuje, na każdej jest prawdopodobieństwo 1/6. Natomiast jeżeli kostka właśnie zaczyna być wykonana z dziwnego materiału, topiącego się, przewracającego się, jakoś jak kalejdoskopowo się zachowującego, no to potem się może okazać, że te prawdopodobieństwa się zmienią, więc jest jakaś szansa, że ta kostka nie zadziała i to jest właśnie ryzyko modelu. No więc ja wtedy się zapytałem, że okej, ale co jeżeli na przykład jest kwestia tego, że ten model, który rozpiszemy, to on jak gdyby może okazać się też nie do końca poprawny, tak? A on już przerwał tak, wiem dokąd to zmierza, ale tam są cały czas w dół ryzyka modelu i od tego po prostu nie ma ucieczki, tak? Zawsze wprowadzane. Przypomina to trochę historię z tymi krokodylami trzymającymi ziemię, tak? No, krokodyle trzymają ziemię, tak? A co trzyma krokodyle? No krokodyle, a te krokodyle, no nie ma sensu to pytanie, tam w dół są cały czas krokodyle, tak? Więc jak gdyby zawsze jak ktoś powie, a tutaj nie można, bo to można wprowadzić ryzyko modelu, można wprowadzić ryzyko ryzyka modelu, tak? A potem ryzyko ryzyka ryzyka modelu, tak? No, co w rzeczywistości prowadzi do tego, że pozostaje jakaś tam przestrzeń dla niepewności takiej radykalnej, która po prostu oznacza, że jak gdyby czegoś nie wiemy. I jak się poczyta kilku wybitnych teoretyków, bo ja też pod wpływem tej rozmowy trochę sobie zacząłem zaglądać do literatury o ryzyku modelu, to tam się rzeczywiście pojawia taki sceptycyzm zdrowy do tego ryzyka modelu, że to są takie, to jest takie wichrowanie parametrami, o których naprawdę bardzo mało wiemy i bardzo mało z nich rozumiemy. I jak gdyby jest, to jest taka mglista bardzo, bardzo przestrzeń, po której się poruszamy. Więc pozostaje owa przestrzeń dla radykalnej niepewności. I teraz może jeszcze dwa słowa o tym, czym się różni jak gdyby podejście właśnie to austriackie od podejścia neoklasycznego, bo neoklasycy jak gdyby mają taką, generalnie mają świadomość pełną, że jest taka jak gdyby niepewność, której się rzeczywiście nie da do końca zmierzyć, że nie da się zastosować idealnie rachunku prawdopodobieństwa. No ale jak gdyby w pewnym momencie o tym po prostu zapominają i na przykład jest taki wybitny neoklasyk Halvarian, napisał taką książkę Mikroekonomia i tam jest rozdział o wspaniałym tytule Niepewność. No, człowiek otwiera i zaczyna czytać pierwszy akapit, tam jest napisane. Ludzie stykają się z niepewnością nieustannie, każdego dnia, gdy wychodzą po bułki do sklepu, gdy idą pod prysznic. Niepewność jest wszędzie. Potem się kończy akapit, jest następny akapit i potem zaczyna pisać. A możemy spokojnie założyć, że konsument chce osiągnąć stałe poziomy satysfakcji, które można rozpoznawać według właściwych rozkładów prawdopodobieństw. I potem jedzie rachunkiem prawdopodobieństwa cały rozdział, tak? Omówienie w ten sposób niepewności. Czyli w gruncie rzeczy, rozpoznając, że coś takiego jak niepewność jest, ma jednak tendencję, żeby tu się wepchnąć w ten amarantowy czy jaki obszar, tak, żeby tutaj się wcisnąć i jednak spróbować tego ryzyka, pomiaru tej niepewności za pomocą narzędzi ryzyka jednak dokonać. I to prowadzi nas do czegoś takiego jak neoklasyczna firma, może nie do końca tutaj koncepcja neoklasycznej firmy, tak niefortunnie trochę, mógłbym prosić o zasłonięcie, bo to chyba będzie lepiej trochę widać. Dziękuję. Albo to mój wymysł, że będzie lepiej widać, tak? Nie, może troszeczkę jest lepiej, tak? Więc mamy takie, o dziękuję, pomogło. Mamy takie dwie krzywe. Jak się przedstawia neoklasyczną koncepcję firmy, to się przyjmuje jakieś sztywne założenia dotyczące tego, jaka jest sytuacja na rynku. I to zazwyczaj prezentuje się tą neoklasyczną firmę tak. Tu mamy produkcję na osi, linie nieoznaczone, wiem, na tym rysunku, tak? Na tym rysunku mamy tutaj ilość. I teraz tak, MR to jest przychód krańcowy, czyli dodatkowa sprzedaż z tytułu jednej jednostki, który jest opadający, bo jak chcemy sprzedawać więcej, to obniżamy cenę, więc zapraszamy kolejnych klientów do tego, żeby kupowali obniżkami cen, czyli jak rośnie produkcja, to spadają ceny. MC natomiast to jest koszt krańcowy, który też się zmniejsza ze względu na jakieś tam prawdopodobnie efekty skali. On w pewnym momencie teoretycznie ma zacząć rosnąć, ale z tym też jest kontrowersja w literaturze. To też szczególnie postkeynesiści z neoklasykami sobie na ten temat dyskutują. I teraz, gdzie firma, jak podejmuje decyzję optymalizacyjną o produkcji?
I to jest założenie dotyczące zachowania firmy, które jest we wszystkich strukturach praktycznie neoklasycznych, tych najważniejszych, czyli konkurencji doskonałej, monopolu i konkurencji monopolistycznej. W punkcie styczności. Dlaczego? Jak działa ta logika? No bo chwilę. Jeżeli wyprodukowanie dodatkowej jednostki kosztuje 10 zł, a na sprzedaży tej jednej jednostki więcej zarobimy 12 zł, no to na pewno zwiększymy produkcję. To wyprodukujemy kolejną jednostkę i kolejną do momentu, aż ten przychód krańcowy przestanie być większy od kosztu krańcowego, no bo jeżeli kolejna jednostka kosztuje nas już na przykład 5 zł, a zarabiamy na sprzedaży 4 zł, no to nie ma sensu tej produkcji zwiększać. I tak się w istocie przedstawia firmy, że firma w każdej strukturze rynkowej, konkurencji monopolistycznej, konkurencji doskonałej monopolu, maksymalizuje zyski w poziomie MR równa się MC. I tak to jest przedstawione. I mówi się, że to jest takie też założenie behawioralne de facto. Więc jakie są problemy z tego typu ujęciem neoklasycznej firmy? No więc po pierwsze, to jest założenie o znajomości przyszłych cen i obrotu. Znaczy, takie coś możemy przedstawić, taki ów rachunek i nawet twierdzić, że firmy się tak zachowują, gdy możemy przyjąć jakieś tam założenie o znajomości tego, jakie będą ceny w przyszłości i jaki będzie obrót w przyszłości, co oczywiście jest założeniem mocno naciąganym, bo firmy nie wiedzą de facto, jakie będą przyszłe ceny i jaki będzie przyszły obrót. W związku z tym nie mogą rzeczywiście zachowywać się według tych kryteriów. De facto nie mogą nawet zachowywać się tak, jakby, bo to Milton Friedman wprowadził takie pojęcie do ekonomii, tak, że można modele przeprowadzać, w których ludzie tak jakby coś robią, tak? Ale oni nawet tak jakby się nie zachowują firmy, bo w żaden sposób przypadkowo nie trafiają na parametry, które by wskazywały na znajomość o przyszłych cenach na rynku i przyszłym obrocie, tak? Więc to jest mocne założenie naciągające. Do tego decyzja jest wyłącznie bieżąca, o bieżącej produkcji, bo mamy tutaj coś takiego jak znajomość kosztu. Czy firmy znają swoje koszty? No generalnie tak, ale tylko bieżące. Znają tylko bieżące koszty. Natomiast jeśli zastanowimy się nad strategią, jaką firmy realizują za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata, za pięć lat, to też nie możemy mówić o znajomości tych kosztów. Firmy nie wiedzą dokładnie, jakie będą miały koszty za 3-4 lata. Oczywiście próbują planować, ustalają jakieś strategie, ale w gruncie rzeczy, jeśli na przykład weźmiemy producentów samochodowych, którzy rozważają jakieś auto koncepcyjne, które ma wejść na rynek na przykład za 5 lat, to do końca nie wiedzą, jaka to będzie cena. Raz, że nie wiedzą po prostu, bo nie wiedzą, jaką będą preferencje konsumentów, nie wiedzą, jaka dokładnie będzie odpowiedź konkurencji i co konkurencja zaoferuje. No ale oprócz tego nie wiedzą tak samo o kosztach do końca, jakie koszty będą ponosić na produkcję tych samochodów, bo firmy nie kontrolują w pełni swoich kosztów, wbrew pozorom. Firmy są wręcz kosztami mocno ograniczone, tak jak w wykładzie o kalkulacji ekonomicznej było to przedstawiane, że koszty stają się ważnym elementem racjonalizacji ekonomicznej i koszt jest czymś dla firmy, która chce podjąć decyzję o produkcji, jest jakimś ograniczeniem odgórnym, nawet jeśli firma bardzo by chciała coś taniej produkować, tak? Jeżeli ktoś ma obsesję na punkcie diety ketogenicznej i próbuje robić chleb na przykład z mąki migdałowej, a nie z jakiejś tej mąki, no to musi się liczyć z tym, że koszt tego chleba to nie będzie 2-3 zł za bochenek, tylko 15 zł za bochenek, bo trzeba zapłacić za to, że ta mąka migdałowa będzie przesunięta z innych alternatywnych zastosowań i zatrudniona w tejże konkretnej produkcji. Inaczej nie da się tego zracjonalizować, czyli jeżeli konsumenci nie będą chcieli tego kupować za 15 zł, to taki chleb produkowany masowo nie będzie. I tak to w istocie wygląda z tym, jak koszty stanowią jakąś taką barierę dla przedsiębiorców do dowolnego rozszerzania swojej działalności. I to jest coś, co nie jest przez nich znane w danym czasie, znaczy jest znane w danym momencie, bo wiemy, jakie są oferty cenowe dzisiaj. Patrzymy, ropa tyle kosztuje, sól tyle kosztuje, migdały tyle kosztują. To wszystko niesie ze sobą jakieś koszty, to możemy wiedzieć dzisiaj, tak? Ale jak to będzie na przykład za rok czasu, za dwa lata, za trzy, cztery, to staje się coraz bardziej właśnie niepewne. Więc nie tylko nie wiemy, jaka jest przyszła MR, bo to jest chmura niepewności, ale z czasem też MC staje się taką chmurą niepewną, a jak mamy chmury niepewne, które się przenikają, no to nie możemy powiedzieć, że znajdujemy łatwo punkt optymalny. Do tego jeszcze warto pamiętać o innej istotnej sprawie. W przypadku przedsiębiorczości tak rozumianej firmy, mamy założenie o nieistotności kosztu stałego. To znaczy tutaj się przyjmuje taki schemat, że taki schemat kina. Zainwestowaliśmy w postawienie kina, ponieśliśmy jakieś koszty, kino już jest postawione, film już jest wykupiony, seans już leci i teraz optymalizujemy nasze zyski pod kątem tego,
w danej bieżącej chwili. Niby nas nie interesuje koszty, nie interesują koszty, które ponieśliśmy przed chwileczką, tylko patrzymy tylko i wyłącznie na to, że możemy ściągnąć więcej klientów, a koszt krańcowy wpuszczenia większej liczby klientów wcale nie jest jakiś wysoki, praktycznie jest zerowy, więc będziemy po prostu maksymalizować obrót na daną chwilę tak, żeby jak najwięcej osób wpuścić, ale nie tak, żeby ich wpuszczać za grosze, tylko żeby wpuszczać za tyle, że przy danej liczbie da to maksymalizację przychodu. Akurat w sytuacji kosztu zerowego to mogłoby teoretycznie tak działać, ale w praktyce firmy niekoniecznie stosują tą strategię, nawet często tak nie robią. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że taka decyzja, sprzedaż jest sekwencyjna i na przykład taka decyzja o sprzedawaniu po jakiejś takiej cenie maksymalizującej bieżący obrót może wpłynąć na zachowania konsumentów w kolejnych sekwencjach, więc to nie jest tak, że to jedno nie ma związku z drugim. No a inna sprawa jest taka, że firmy po prostu chcą nierzadko nie w danej chwili zmaksymalizować bieżący zysk, ale próbować budować taki model biznesowy, który pozwala im się długokresowo utrzymać. W takiej sytuacji rozważają też kwestie dotyczące kosztów stałych poniesionych w przeszłości i dokonują czegoś, co można nazwać full cost pricing, czyli patrzenia na całą strukturę kosztową, która gra rolę w wycenianiu przez nich oferowanych produktów. No i jest jeszcze jedno ważne założenie, bardzo istotne, które też jeszcze kwestionuje to owe ujęcie podręcznikowe, mianowicie założenie o zorientowaniu jedynie na zysk teraźniejszy, tylko na zysk bieżący. Tak? I tak, żeby maksymalizować zyski w danej chwili, w tej sekwencji, którą akurat realizujemy. Wracając do przykładu kina, czy mogłaby się zdarzyć sytuacja, że właściciel kina decyduje się na niemaksymalizowanie zysku w tej już sytuacji, nawet znając właśnie, co jest w przypadku kina realistyczne, znając wszystkie koszty i wiedząc mniej więcej, jak wygląda zainteresowanie klientów? No nie, bo cały czas na przykład właściciel kina może się zdecydować wpuścić wielu ludzi za darmo, bo chce na przykład ludziom pokazać to kino. No, na przykład wchodzi dopiero na rynek. To oznacza, że poświęca częściowo świadomie możliwy do zmaksymalizowania zysk w tej chwili po to, żeby zysk osiągnąć w przyszłości. I to ma niebagatelne znaczenie, dlatego że przy wielkich firmach, wielkich przedsiębiorstwach, szczególnie tych najbardziej innowacyjnych, przełomowych, przez pierwsze lata wręcz się celowo zakłada tak zwane palenie pieniędzy, tak, burn the money przez inwestora, czyli celowo, świadomie się unika maksymalizacji zysku na te warunki, dlatego że wychodzi się z założenia, że w pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić ekspansję, zbudować bazę klientów, zainteresować ich, przekonać i dopiero w przyszłości można zacząć jak gdyby z tego odcinać dywidendy, tak? Z tego jak gdyby stworzyć model zyskowny, model biznesu, który pozwala na osiąganie strumieni przychodów. Dzięki temu, że właśnie krótkookresowo ten zysk poświęcono. To jest absolutnie nierzadkie zjawisko, bardzo częste, szczególnie w przypadku startupów czy takich początkujących firm, czy firm w ogóle, które wprowadzają jakieś nowe produkty, które początkowo są nierentowne, ale wiedzą, że za jakiś czas rentowne się staną. Tak? Na przykład, co, żeby nie patrzeć, mówimy o motoryzacji, na przykład firma Nissan, która kilka lat temu postawiła na rozwój samochodów elektrycznych w swojej ofercie, no i wtedy, kiedy to robiła, to było ewidentnie nierentowne. Jeszcze nawet w tej chwili prawdopodobnie to jest nierentowne, ale szacuje się, że to okazuje się, że decyzja długookresowo wywoła jakieś bardzo rentowne, sensowne konsekwencje. Inny model zupełnie niż, prawda, Porsche robiący bardzo wąską, bardzo drogą produkcję, która jak gdyby rentowna, samochodu elektrycznego, która jak gdyby od początku była w założeniu rentowna. Także wywraca to do góry nogami, w istocie te poszczególne punkty, wywracają do góry nogami tezę o tym, że firma maksymalizuje zysk, tak? Bo po pierwsze może tego nie robić, po drugie nie ma jak tego zrobić, no po trzecie parametry, które trzeba by było znać do tego, żeby to przeprowadzić, musiały być w jakimś sensie znane, bo żeby wiedzieć, że coś maksymalizujemy, no to musimy wiedzieć, co maksymalizujemy. Jak biegnę, prawda, to wiem, że biegnę i próbuję maksymalizować swoją szybkość, no to wiem, co robię, jak gdyby, tak? Natomiast tutaj posługuję się, tutaj trochę w ciemno, tak? Jestem w ciemności, w niepewności, w mgle, więc nie mogę do końca tego przeprowadzić. Tu a propos firm, warto wspomnieć o czymś takim jak przedsiębiorczy podział pracy, bo firmy mają to do siebie, że nie są socjalizmem, to znaczy firmy są wyspami w jakimś sensie planowania, konkurencyjne firmy ze sobą, jak i również firmy z innych branż. I między tymi firmami wykształca się coś takiego jak przedsiębiorczy podział pracy. Co to znaczy? No, gdy wrócimy do tego przykładu kosztów, tak, tej mąki migdałowej, to jak gdyby producent teoretycznie chleba ketogenicznego to jak gdyby nie wybiera, że mąka migdałowa jest taka droga, że migdały są takie drogie. No, on po prostu musi stanąć przed faktem tego,
że trzeba zapłacić za to odpowiednią cenę. Dlaczego? Bo jeżeli tej ceny się nie zapłaci, no to ktoś inny zapłaci taką, a nie inną cenę. Tak działa zresztą metoda wyceny i podbijania cen czegokolwiek, obojętnie czy popatrzymy na produkty na eBayu, czy popatrzymy na licytację jakąkolwiek inną. Zazwyczaj zgłasza się więcej niż jedna osoba na wszystkie licytacje, więc nie jest to kwestia tylko targowania się dwóch stron, sprzedawcy i odbiorcy. Tylko do sprzedaży z jednej strony zgłasza się wielu kupujących, którzy podbijają ceny, zgłaszają różne oferty, a z drugiej strony do sprzedawców dołączają inni sprzedawcy, którzy też wyskakują ze swoimi ofertami sprzedaży i oferują jakieś alternatywne pomysły na to, jak dany zasób wykorzystać. I teraz cena w tym momencie staje się w jakimś sensie narzędziem kontroli. Czyli jeżeli producent chleba ketogenicznego patrzy na to, że tam ten bochenek, znaczy ta mąka wymaga, żeby bochenek kosztował 15 zł, bo inaczej nie da się go sprzedać, 15 zł to pewnie parę kanapek, że po prostu się nie da go sprzedać, to w jakimś sensie jego pomysł przedsiębiorczy jest kontrolowany przez innych przedsiębiorców. Tak? On jest kontrolowany przez innych przedsiębiorców i przez inne firmy. Oni to kontrolując wysyłają sygnał. Dla mąki migdałowej jest lepsze wykorzystanie. Tutaj akurat już odpuszczając tym migdałom i tej mące, to jest akurat przykład litu, co się zaczęło dziać z ceną litu parę lat temu, jak podskoczyła gwałtownie. Lit jest wykorzystywany w bateriach. Tak? To są powszechnie w tej chwili prawdopodobnie na masową skalę to jest najlepsze źródło baterii z energii, jakie mamy. Tak? Mamy je w laptopach, w telefonach. I co tutaj się zaczęło dziać? No tutaj nadeszła rewolucja, spodziewana rewolucja na rynku samochodów właśnie, że samochody elektryczne będą masowo produkowane, a bateria do samochodu elektrycznego jest strasznie pojemna. To znaczy, musi mieć bardzo dużo w sobie energii. W ciągu ostatnich 2 czy 3 lat światowa produkcja baterii, jeśli chodzi o moc, się, jak ci dobrze pamiętam, gdzieś podwoiła mniej więcej. Także tak gwałtownie zwiększyła się produkcja baterii z tego względu, że oszykuje się nowego wykorzystania dla niej, ale nie tylko nawet w samochodach elektrycznych, po prostu wszędzie coraz więcej rzeczy zaczyna być na baterie. Co to oznacza? To oznacza na przykład, że te firmy, które wykorzystywały lit do produkcji smaru, no mają problem, tak? Jest wysłany sygnał, teraz jak chcesz dalej ten smar produkować, to musisz podnieść jego cenę, bo lit podrożał, tak? I w ten sposób jak gdyby za pomocą kosztu jest wysłany sygnał jako narzędzie kontroli. Źle korzystasz z litu. Lit trzeba wykorzystać inaczej. Nie w ten sposób, tylko do innej alternatywnej produkcji. W pewnym sensie przedsiębiorcy działający w ramach firm stają się w ten sposób odkrywcami błędnych cen. Czyli zwracają uwagę, że tu ta cena litu w tym momencie była zbyt niska. Zaczęli zauważyć, że trzeba więcej tego litu nabyć po tej cenie, bo to jest okazja. Tak? Bo to o to w istocie chodzi, jak przedsiębiorca kupuje tanio i sprzedaje drogo. Ceny stają się również narzędziem komunikacji oczekiwań. O tym należy pamiętać, że ceny nie są taką zmienną, totalnie obiektywną, dlatego że ceny zawierają spekulacje, oczekiwania dotyczące tego, jaka będzie przyszłość, które mogą się okazać niepoprawne, oczywiście, tak. Ale jest to jakiś sposób komunikowania oczekiwań na rynku przez firmy między sobą i ekonomizacji przedsiębiorczych umiejętności w ramach własności prywatnej. I to jest jak gdyby istotne, że przez to, że mamy własność czynników produkcji, to ekonomizuje się przedsiębiorcze umiejętności właśnie w odkrywanie takich błędnych cen. Aha, ta firma źle wykorzystuje ten zasób, to ja pokażę, że ten zasób można lepiej wykorzystać, ale nie dlatego, że mam lepsze czołgi i pałki, tylko dlatego, że mam lepszy model biznesowy i ja w rzeczywistości pokażę, jak lepiej sfinansować działalność obrotami na konsumentach i zyskami z tego tytułu, że lepiej dokonam produktywnego wykorzystania tychże zasobów. Tak? I to jest ta rola właśnie własności prywatnej przy wyznaczaniu owych granic. No teraz jeszcze trzeba wspomnieć o jednej rzeczy a propos tej nieszczęsnej maksymalizacji zysku, bo firmy de facto, no z tego wynika, z tej krytyki, ta krytyka neoklasyczna może nas zapędzić trochę w kozi róg, dlatego że w sumie wyżywając się na tym MRMC, to dojdziemy do wniosku, że w sumie, co można powiedzieć o tych firmach, to jest zupełnie losowe, przypadkowe kompletnie, co tam się dzieje, to nic nie możemy, żadnych wniosków, to nauka nic nie może o tym powiedzieć. Warto się tutaj odwołać do takiego bardzo ważnego eseju, jednego z ważniejszych chyba w historii ekonomii, Alkiana, Uncertainty, Evolution and Economic Theory, gdzie on posłużył się takim, właśnie krytykował zasadę maksymalizacji zysku, bo mówił, żeby maksymalizować zysk, to trzeba wiedzieć, co się maksymalizuje, trzeba mieć daną funkcję, parametry zamknięte, które jednoznacznie określają przyszłe scenariusze, albo przynajmniej wpisują wagi ryzyka.
wszędzie, chociaż nawet to moim zdaniem nie dawałoby kompletnej odpowiedzi, ale to inna sprawa. W każdym razie trzeba założyć, że te liczby są idealnie znane. Więc nie możemy powiedzieć, że firmy maksymalizują zyski, ani nie możemy twierdzić, że to jest jakieś behawioralne założenie, że firma chce maksymalizować zyski. Ale co możemy zrobić? I Jalkian posłużył się taką dobrą analogią. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś teren, tutaj akurat mamy Stany Zjednoczone i spoza Stanów Zjednoczonych, tu niby gdzieś woda jest, ale załóżmy, że tam nie ma wody, wjeżdżają samochodami różni ludzie. I teraz oni wjeżdżają kompletnie, nic nie możemy o nich powiedzieć. Tak? Nic nie możemy powiedzieć. Tak jako przedsiębiorca teoretycznie niewiele możemy powiedzieć i niewiele możemy się nauczyć, chociaż jak weźmiemy sobie ten Grossa rysuneczek, no jak na przykład czytamy, że znaczenie ma team, że drużyna, zespół ma znaczenie, to na przykład czegoś o pracy w zespole można się nauczyć. Także te szkoły biznesowe czegoś tam przydatnego w przedsiębiorczości mogą nauczyć, ale to może się okazać całkowicie zbędne. Natomiast czegoś, jak gdyby, czegoś da się nauczyć, ale mniej niż mogłoby się wydawać. Tak więc wracając do sedna, mamy tych takich przedsiębiorców w samochodach, którzy po prostu wjeżdżają na teren Stanów Zjednoczonych i mają powiedzmy tyle paliwa, że mogą przejechać 100 km tylko i wyłącznie. I potem muszą zatrzymać się na stacji benzynowej, żeby zatankować. Załóżmy, że kompletnie nic nie wiedzą o tym, jaki jest rozkład stacji benzynowych. Czyli nic nie możemy powiedzieć o tym, że mają jakąś umiejętność ich znajdywania, mają instynkt albo po prostu taki węch doskonały, że tam wyczuwają stację z odległości 200 km. Żadnego takiego założenia nie stosujemy, tylko po prostu zaczynają wjeżdżać i jadą, aż znajdą albo i nie. No i co możemy o tej sytuacji powiedzieć? Możemy o tej sytuacji powiedzieć, że auta, które się zatrzymają akurat na stacji, trafią na stację, zatankują i pojadą dalej. Auta, które nie dojadą do stacji benzynowej, nie zatankują, nie pojadą dalej, kierowca po prostu wysiądzie i skończy. I nawet jeśli przyjmujemy scenariusz, że w gospodarce rynkowej przedsiębiorczość jest w zasadzie losowa i nic nie możemy powiedzieć ani o behawioralnych założeniach dotyczących firm i przedsiębiorczości, ani nie możemy nic powiedzieć o wiedzy, bo to pytanie, czy przedsiębiorcy mają rzeczywiście wiedzę, czy można wiedzieć to, czego się wiedzieć nie da, czyli przyszłość. Nawet jeśli takich żadnych założeń nie poczynimy, to i tak możemy de facto opisać, na czym polega proces przedsiębiorczy i jakie są jego społeczne korzyści. Mianowicie są takie, tak jak tutaj. Te auta jadą powiedzmy gdzieś tam do Chicago. Te auta dojadą do celu, które trafią na stacje benzynowe, bo zatankują i pojadą dalej. Te firmy przetrwają, które najlepiej zaspokoją potrzeby konsumentów, niezależnie od tego, jakie założenia behawioralne o nich przyjmiemy. I to jest najistotniejsze, że proces rynkowy premiuje firmy, które do tego jak gdyby finalnego zaspokojenia popytu konsumentów zmierzają, a te, które tego nie robią, po prostu są z rynku eliminowane. No co nas prowadzi takie trochę do sokratejskiej teorii firmy i przedsiębiorczości. Sokrates właśnie, niby najmądrzejszy, a nic nie wie. Do sokratejskiej teorii firmy i przedsiębiorczości, takiej zdystansowanej. Tak? Co możemy powiedzieć o firmie i przedsiębiorczości? W sumie wiemy, że nie wiemy. Ale dobrze jest wiedzieć pewne rzeczy o tych rzeczach to, że o nich niezbyt wiele wiemy. Tak? I to by był właśnie taki przypadek, że nie do końca wiemy, co gwarantuje przedsiębiorczy sukces na pewno. Mamy pewne wskazówki, mamy historyczne analizy, które są pomocne, poszerzą naszą perspektywę, wzbogacą nas i zdecydowanie dużo nam dadzą, ale nie dadzą nam jednak finalnej, totalnej odpowiedzi. Tak? Zresztą nawet jak przeprowadzimy ankiety, zapytamy na przykład przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, to powiedzą, no jak to, żeby odnieść sukces, co? Trzeba by, byłem pewny siebie, poświęciłem dużo czasu na to i nie bałem się wyzwań, tak? I udało się, tak? Tak się przeprowadza z 50 przedsiębiorcami, co odnieśli sukces, takie rzeczy mówią, tak. Tylko zapomina się pójść na tak zwany cmentarz biznesowy i porozmawiać z tymi, którym się nie udało. Co trzeba zrobić, żeby się nie udało? No, trzeba być pewnym siebie, trzeba być odważnym w decyzjach, tak, i podjąć ryzyko i nie bać się podjąć wyzwania i wtedy jest porażka gwarantowana, tak. Więc jak gdyby to jest skażenie właśnie próbką, tak. Tak samo ja lubię zawsze na zajęciach studentom mówić, że tak samo jak na przykład się rozważa udany związek, udane małżeństwo, tak? Jak się pyta, co zrobiliście, że się udało, tak? Się pyta tych kilkunastu procent, którym się udało przez całe życie, co zrobiliście, że się udało? No proste, to i się udało, tak? A bez analizy jak gdyby drugiej strony, a to jest niezbędne, żeby zrozumieć, co jest tak naprawdę źródłem sukcesu i porażki. I taka analiza przedsiębiorcza de facto mówi nam, że no nie do końca jesteśmy w stanie zbyt wiele powiedzieć o tym procesie przedsiębiorczym a priori. Wiemy jednak takie rzeczy, na przykład jak to, że różnorodność konkurencji na rynku
I swoboda wejścia na rynek tak naprawdę zwiększa naszą szansę, w sensie ewolucyjnym trochę, na zwiększenie satysfakcji konsumentów. Czyli wracając do tego naszego alkianowskiej rozpiski. Im więcej aut różnych tutaj zacznie wjeżdżać i im mniej kłód pod nogi się im zacznie podkładać, albo na przykład wyboistości jakiejś po drodze, regulacji, przeszkód, które trzeba omijać, tym większa szansa, że do tej stacji benzynowej dojadą i potem pojadą dalej do kolejnej stacji i dojadą do celu. Tak więc trochę tak samo możemy powiedzieć o różnorodności konkurencji. Stosując, tak jak powiedziałem, analogię trochę tą ewolucyjną, biologiczną, już się zbliżam do końca, metaforę ewolucyjną, no, w biologii, w ewolucji mówi się o tym, że ta różnorodność ewolucyjna, jak mamy różne organizmy, różne mutacje, to jak nie mamy homogenicznego gatunku, tylko gatunki różnorodne, to zwiększa nasze szanse, że do zmieniających się niepewnych warunków środowiskowych, któryś z nich się dostosuje, zaadoptuje i przetrwa, przeżyje. Z filmami jest dokładnie tak samo, czyli jeżeli mamy większą różnorodność filmów, różnorodność oferty i swobodę wejścia, swobodę kontestowania różnych rozwiązań, bo to też jest ważna sprawa do zauważenia w historii przedsiębiorczości, to jest to, że najczęściej największe przełomy robią zewnętrzni gracze, czyli jak gdyby tacy, którzy rynki kontestują, którzy funkcjonują na czymś takim, rynek sporny, tak będzie o rynkach spornych jutro wykład, ale właśnie rola rynków spornych jest ogromna, bo rynek sporny to jest taki, w którym jest swoboda wejścia kontestatorów, takich, którzy mówią, obecne modele biznesowe są niewłaściwe i to zwiększa poziom różnorodności i konkurencji i sprawia, że no potencjalnie większa szansa jest na przetrwanie i trafienie we właściwy model, taki, który jest satysfakcjonujący. Na koniec takie pytanie, no, którego już nie będę jakoś bardzo rozwijał, ale pozwolę sobie na 2-3 zdania, ale można by było o tym osobny wykład zrobić, to jest skąd jest preferencja wobec tego dla tego neoklasycyzmu, bo w sumie w tym wykładzie stwierdziliśmy, że ta zasada maksymalizacji zysku, ona niezbyt jest dobra. Stwierdziliśmy, że niewiele nam mówi o przedsiębiorczości. No to właściwie dlaczego się nią zajmuje, tak? Czy to jest tak, że ci zwolennicy, tak jak Halvarian, to jak gdyby są po prostu zapatrzeni w ten neoklasycyzm? Nawet nie, bo Halvarian bodajże, nie wiem, czy dalej dla Google'a pracuje, dalej, tak? Halvarian na przykład z Thalerem uczestniczył w takiej rozmowie, czyli tym autorem ekonomii, tej ekonomia behawioralna, psychologizacja w ekonomii i on właściwie się zgadzał ze wszystkim, co mówi Thaler, tak? I on jak gdyby, no napisałem taki podręcznik, tam są takie funkcje, coś jest porobione, znajomości, no w praktyce ludzie oczywiście się tak nie zachowują, tak? No więc pytanie, why? No dlaczego, tak? W takim razie, dlaczego? No i mi się wydaje, że to jak gdyby są dwa czynniki, ale jeden taki główny. Jeden główny jest taki, że jest po prostu jakaś takie zapatrzenie w fizykę. Wiara w to, że fizyka jako nauka ścisła, to o tym pisze Filip Mirowski, książki takie dwie napisał. More Heat Than Light i jeszcze jakaś jedna, coś o cyborgach w tytule. Ale nie jest o cyborgach tak naprawdę, tylko właśnie, że cyborgi to są ekonomy, homo economicusy, te z podręczników neoklasycznych. I on właśnie mówi, że to jest taka zazdrość wobec fizyki, że fizyka ma takie twarde, ostre, matematyczne krańce, które pozwalają jej wyjaśniać jakiś zakres rzeczywistości wokół nas. A jak im trochę nie wychodzi, no to idą do chemików i proszą o pomoc. A jak chemikom nie wychodzi, to idą do biologów. A jak biologom nie wychodzi, to idą do nauk społecznych. Tak? Okazuje się, że pewne problemy stają się zbyt skomplikowane, żeby je redukować do takiego poziomu czysto fizykalistycznego. A jednak taki sentyment pozostaje, no i to rodzi jak gdyby chęć do modelowania takiego neoklasycznego. I to jest, myślę, jedna konsekwencja, a druga jest taka, że no to jest taka trochę bardziej normatywna, mianowicie takie narzędzia robią dobre wrażenie jako raporty i uzasadnienia do prowadzenia różnego rodzaju polityk przez różnych polityk rządowych, tak? Bo takie coś się modeluje, to można pokazać, wyjaśnić, zresztą trochę o tym będę mówić na wykładzie o produkcji potencjalnej w sobotę. I to jest w jakiś sposób no, narzędzie, które pozwala uzasadniać w jakimś sensie, pokazywać, że to jest takie ścisłe to, co my tutaj robimy, w związku z tym jest to jakoś tam uzasadnione. Dobry przykład, teoria konkurencji, która cały czas mimo krytykowania neoklasycyzmu, w jakimś sensie w tym neoklasycyzmie siedzi, w tym jak się myśli o rynkach i o konkurencji. Troszeczkę przedłużyłem, w zasadzie to się zmieściłem, bo zaczęliśmy z opóźnieniem. Także dziękuję i zapraszam do pytań.